Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluś, a ja witam was oczywiście w Farming Simulator 2015, bo gdzie by indziej. I dzisiaj postanowiłem, że jednak nagram sobie obrączka naszą jedną z fajniejszych serii na kanale, czyli od Bizona do Leksiona. Oczywiście, jak już sami pewnie się domyślacie, obrączek jest w szkole, piękne słonko, piękna pogoda. Miałem tego nie nagrywać dlatego, że czekają mnie prace związane z turem i chciałem się pobawić na panelu, ale udało mi się jeszcze na Logitechu obrączkę tutaj dobre ustawienia zrobić. I mam nadzieję, że się uda w dzisiejszym odcinku. Tak jak już wcześniej wspominałem, zostały jeszcze dwa do końca i dzisiaj zajmiemy się wywozem zboża, bo w kolejnym zajmiemy się już w domku, raczej wtedy pogram na swojej kierownicy, zajmiemy się wywozem zboża. O Boże, wywozem obornika, skórnika na pola. Akurat zima to będzie idealny czas, żeby to powywozić tam, gdzie to będę mógł. I tak, no jakoś te dzionki nam lecą. Wczoraj, przepraszam, ale naprawdę jakoś nam ten dzionek tak szybko zleciał, bo wiecie, no najgorszy ten problem jest w tym, że no Mateusz musi chodzić do szkoły i to trochę sprawia bólu, bo praktycznie przyjdzie po szkole, zaczniemy wszystko renderować i nagrywać i to trochę schodzi, jeszcze gdzieś wiadomo się tam wyskoczy czy coś w tym stylu. Czekajcie, sobie wyjdę, mam nadzieję, że jest ten mój mody na podczepianie. Jest, a do góry aż mi się podczepiło. Nie dałoby rady, aha, nie, myślałem, że ta wskazóweczka taka to jest od tego, od podczepiania na dole, ale jednak nie. Dobra, ja sobie tutaj jakoś fajnie postaram się zawrócić, a nie, bo my z tych drzwi będziemy wybierać, wybierzemy sobie jęczmień turem stąd, a później pszenicę będziemy wozić już normalnie z silosu chyba. Zobaczymy jak to będzie z odcinkiem, mniej więcej zaczęliśmy 5 po, 11:05. 25 po, gdzieś około musimy sobie skończyć. No, otwórz. I tak, dzisiaj już, Boże, czwartek, to tak leci, że nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak szybko. Praktycznie tak, ja dzień w dzień Mateusz mnie obudzi, bo sobie wstaje do szkoły. Mateusz sobie wstanie, ja się już tak trochę przebudzę, ale jeszcze sobie trochę poleżę, bo najczęściej chodzimy spać koło pierwszej. Ja nie wiem, jak on daje radę sobie wstać. Ale ja bynajmniej mam ciężko, żeby obudzić się o tej godzinie, a co powiedzieć, do tego jeszcze wstać. Będzie na pewno teraz mega akcja, ciężko będzie to mi się pracowało. Jak sami widzicie, jest strasznie ciasne, ale postaram się jak najbardziej realnie to zrobić. Bynajmniej będę się starał. Czekajcie. Ważne, że nabiera. Jest, już mamy. Muszę sobie ogarnąć, oj, przepraszam bardzo. Czekajcie, powolutku, powolutku, bo tu każda ryska to już niezbędne wydatki, a po co mi takie coś? Dobra, mamy pierwszą szuflę naładowaną. Czekajcie. Ale sypie ładnie. Dobra, jest okej, szybciej sobie to trochę wysypiemy. I tak, no ja sobie wstanę, najczęściej tak będę opowiem wam, jak mój najczęściej dzień wygląda. Czekajcie, tu trochę będę musiał się jednak skupiać na tej grze mojej. Muszę sobie tu taki większy łuk trochę obrać. Jeszcze wcześniej na takich ustawieniach nie grałem, także musicie mi też wybaczyć. Jak będę gdzieniegdzie czasami gdzieś przywalę, ale... O, dobra, jest okej. Czekajcie, teraz nawet wyszło mi w miarę. I tak, ja sobie wstaję, najczęściej to nie wiem jak to się dzieje, ale mamy taki totalny syf w pokoju, że to jest, nie wyobrażacie sobie nawet tego. Ja zawsze muszę poświęcić około pół godziny codziennie na sprzątanie, bynajmniej. Poczekajcie, trochę wyżej. Dobra, żeby tutaj ogarnąć mniej więcej coś, ale jak najczęściej sobie posprzątam, biorę się bynajmniej za coś porobienie. I najczęściej to jest to, że ja sobie coś nagram, bo jednak gdy Mateusz przychodzi, chce nam się grać w Rocketa, bo nas strasznie to wciągnęło. U chłopaków też trzeba coś nagrać. Czasami wiecie, no teraz tym bardziej, że wczoraj trafił się mecz, to już wczoraj w ogóle była masakra, bo nic nie porobiliśmy praktycznie. Czekajcie, jeszcze trochę, dobra. Nic nie porobiliśmy praktycznie, bo chwilę pograliśmy. Brączek mówi, że trzeba się za coś zabrać. Zaczęliśmy nagrywać typową, lecz mieliśmy małe błędy, ponieważ nie dało się dopasować żadnej przystawki do brączka Bizona. Mam nadzieję, że tu będzie dobrze się sypało. Dobrze się sypie. Boli mnie jeszcze ten fakt, że właśnie w 15 przelatuje to przez tą przyczepę. Mogliby w 17 to już poprawić.
Jednak taka mała rzecz, a cieszyłaby oko na pewno, z pewnością. Pewnie będziecie słyszeli straszne stukanie, ja was za to serdecznie przepraszam, no ale niestety, no to Blue Yeti i wyszukuję, jakbym zmniejszył trochę czułość i wszystko, już na pewno by tak dobrze mi nie było słychać. Mam nadzieję, też podkręciłem lekko dźwięki więcej w farmingu, żeby to wam się lepiej słuchało. I mam taką nadzieję, że będzie to już lepiej słychać i nie będzie słychać też dobrze. Czekaj, o Jezu. Jeszcze mi się trochę tu ta obsługa przód dół myli. Ciekawe, czy wy to widzicie, mam tu nadzieję, że nic nie zasłania, bo jeszcze jestem przed sprzątaniem, tak jak mówiłem. Dlatego, że obrączka renderowania troszkę dłużej trwa niż u mnie i zanim to się wszystko pozgrywa, to ja już sobie zacznę to renderować, bo później tak, jadę po Mateusza do szkoły. I mamy zamiar sobie, no dzisiaj troszkę odpocząć, że tak powiem, troszkę sobie posiedzimy, może gdzieś się przejedziemy, coś w tym stylu zobaczymy. Bo tak wam powiem szczerze, z ręką na sercu, nie odwiedziłem jeszcze Mokrzyna, nie odwiedziłem Bartka i Kaspra, nie odwiedziłem jeszcze Karola. Miałaby chciana kosa, ale Karol na razie nic nie pisze jeszcze, nic na ten temat. Także no nie pozostaje nic nam, tylko czekać. Ja wziąłem sobie jakieś tam filmy do sklejania. Mam na pewno jakiegoś do sklejenia chyba vloga, mam coś od siebie z wiosny i mam też do sklejenia sobie kamienie, także dzisiaj nie, ale jutro już na pewno się, a nie, jutro jest piątek, jutro gdzieś wyjeżdżamy. Nie pamiętam dokładnie, gdzie mi Brączek mówił, ale gdzieś jedziemy. Także no ja się muszę podstosować, nic więcej. Także w sobotę może, tylko najgorsze jest to, że Mateusz też ma do zrobienia film z Mokrzyna do dokończenia, także też mu jeszcze to pewnie troszkę czasu zajmie. Czekajcie. Mam nadzieję, że to upchnę gdzieś. Chyba tak, powinno. I tam zostaje nam, kochani moi, zostaje nam z jedna szufla maksymalnie, więc już na pewno na przyczepę nie upchnę. Oj, trochę za nisko. I tak to było, że i tak to właśnie leci. Nigdy jeszcze nie odwiedziłem, a mam wielką chęć nagrać jakiegoś fajnego vloga znowu dla was, ponieważ lubicie to oglądać z Mokrzyna. Ja z Mokrzyna, teraz Brączek będzie... Nie, ja od Bartka, a teraz Brączek będzie miał z Mokrzyna. Także gdzie już serdecznie zapraszam, bo na pewno coś się pojawi. Ale kiedy dokładnie to wam nie powiem, to zależy od pogody i od czasu, no bo jak sami widziałem w komentarzach, piszecie burze. Burze w całej Polsce, u nas tak samo. Też trochę to psuje nam nagrywanie, u Adama tym bardziej, bo no Adaś kurczę teraz szkoda mi go w takim względzie, że tak, wraca po pracy, idzie jeszcze do siebie coś zrobić i co by chciał chłopak nagrać, to nie może z racji tego, że no burze mu psują popołudnie. Najbardziej się wkurzało to, że jak jest w pracy, to burzy nie ma. No ale jakoś jak widzicie daje sobie radę, musicie mu to wybaczyć i jak na razie widzę, że przebaczacie mu to, że jest jeden film dziennie. Chłopak się stara jak może, także ja zapraszam do Adasia serdecznie. Tam odcinek z bólu chyba wczoraj był, pierwszy żniwa już zaczął u mnie już, o Jezu. Jakiś błąd ja popełnił i czekajcie, ja teraz wszystkiego chyba sobie nie wywiozę, może trochę zostawię sobie tu do siewu, jak już mam pierwszą szczepę załadowaną. Nawet w miarę wjechałem, widzicie tu miotła stoi, a później sobie to pozamiatam. Dobra, to będzie do siewu, do wybejcowania. I teraz co, ja będę chyba stąd brał sobie. Tak zrobimy chyba. Tylko, że lepiej by było, jak ja bym sobie zawrócił i przejechał całym zestawem. Dobra. To będzie tak, że... A, dobrze ja jechałem, dobrze ja jechał. Przepraszam za takie małe zakłopotanie, które się wkradło do tego odcinka. No i tak, mamy jutro już piątek. Coś wiem, że jakieś pokazy, gdzieś jedziemy coś nagrywać z Brączkiem, ale albo nagrywać, albo tak po prostu się przejechać. Ale gdzie dokładnie, ja wam nie powiem, nie znam się na tych miejscowościach. To będziemy tam dopiero wiedzieć na dniach. Wysiadamy sobie, wysiadamy, czekajcie. Nie. O kurde, tu światła. Tu mi się wysiadało, tu była kamera, dobra. Trochę sobie poprzestawiałem sam u Brączka niektóre rzeczy, żeby mi tu lepiej się grało. Później muszę mu zaraz po odcinku iść i to przestawić. Dobra, czekajcie, ja sobie lekko cofnę, mam nadzieję, że dam radę, nie złamię zaczepu. Tu się wjadę. I taki no, dzisiaj trochę luźniejszy odcinek, bo mówię, z Brączkiem zawsze sobie coś idzie poopowiadać, tak jak wczoraj w Amerykanie, fajnym mi się wydaje, że odcinek był u Brączka, zaraz do tego, że ja sobie coś tam o właśnie o tym Amerykanie poczytałem, a was widzę, że takie rzeczy ciekawią. O, chyba będzie okej, mam taką nadzieję, czekajcie, pozwolę sobie użyć tej kamery. O!
Będzie dobrze, będzie dobrze. Wychodzimy. Idziemy do naszego Ursusa, którym już wjechaliśmy, jest wszystko ok. Szkoda, że drzwi nie ma otwieranych. Ja czekam na wasze propozycje, jak zaczynamy z wiosną, co z pieniędzmi. Zaraz zobaczymy właśnie, jak te pieniądze będą wyglądać, które mamy już 16 minutę. Kolejne zboże będziemy sobie brać chyba z silosu, wiecie? Dobra, tak mam trochę źle kamerkę. Kolejne zboże weźmiemy sobie z silosu, żebym ja mógł to wywieźć na odcinku, bo takie to ładowanie to pooglądacie sobie jeszcze w następnym odcineczku na pewno z obornika. Tam już będziemy musieli wszystko załadować. O, dobra. Lecimy sobie teraz z jęczmieniem. Jęczmienia mieliśmy troszkę więcej, bo około 50 ton, z tego co dobrze pamiętam, to na tablicach będziecie mieli wszystko rozpisane. Dokładnie. I tak, w następnym tygodniu, jeśli chodzi o jakieś plany, to nie wiemy. Chcemy tego Q&A zrobić, bo już wiecie, pan miało być to u mnie. Miało być teraz to i ubrączka i no sami widzicie, jak ciężko jest z czasem mimo wszystko. Oj, uderzyłem teraz przyczepę, mój błąd, minus 100 zł. Za lakier, za zarysowania. Nie no, żartuję. Moja przyczepa, trzeba dbać, no ale od czasu do czasu coś się tam, wiadomo, może zdarzyć. I właśnie ten Q&A miał być. Będzie na pewno typowa, też na dniach. Z racji tego, że no ubrączka, fajna akcja się szykuje, tylko muszę mu chyba ogarnąć to samemu przed odcinkiem, bo on jak zawsze przychodzi, to już później nie ma czasu i wczoraj to nam nie wyszło. 13, niestety nie wiem, czy jest na tym komputerze, a nie wziąłem od siebie Keya, żebyśmy mogli zagrać, bo nabranie chyba bez Keya też się nie da, bo to i tak jest mimo wszystko z połączeniem internetowym. Więc będę myślał, może powiem Klaudii, że mi podesłała, więc trzeba będzie czekać. I byśmy też 13 chcieli nagrać, bo będą też na pewno fajne akcje by były. Chciałbym na pewno z Brączkiem, Brączek też bardzo by chciał, żebyśmy zrobili ponadgodzinny odcinek. Każdy do siebie, zależy z jakiej mapy na kanał. Ja myślałem coś o typowej, bo mam do pogruberowania troszeczkę pól. Mógłbym zrobić jeszcze sobie karmienie wtedy. Naprawdę zrobić taki zajebisty kończący odcinek tej serii, bo no ta seria jest najlepsza. No to już mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nawet Borusiowa tak nie lubicie jak tej serii. Dlatego też będę chciał typową. Brączek prawdopodobnie będzie chciał czeską, ale jeszcze tego nie wiem, bo na czeskiej wiecie, no jakaś praca, no tam są większe pola, można się troszeczkę pobawić. Także musicie czekać i nam wybaczyć, jeżeli się to nie uda, bo no sami widzicie, jak jest z czasem, też i renderowanie takiego odcinka troszeczkę by zajęło. Mam nadzieję, że może w sobotę przesiedzimy troszkę dłużej, a nie, wątpię, bo grill, będziemy Brączek sobie grilla zrobić. Także też pewnie coś się tam wypije, to wiecie, nie będziemy też siedzieć przed komputerem i nagrywać tego. Więc no musimy czekać, no to co czas pokaże, bo nie mówię, nie będę wam też robił za dużych zapowiedzi, bo później znowu mi się to nie uda. Wiem, że na pewno no będzie musieli, Q&A musimy na mus zrobić, bo to by była lipa totalna, jakbyśmy znowu by nam się tego nie udało. A z większych planów to na razie nic nie ma. Mieliśmy też do Kacpra i Bartka jechać w sobotę, wątpię, że pojedziemy. Bo mamy jechać do siostry Brączka. Też tak sobie trochę posiedzieć, wiecie, tak trochę ten spędzić inaczej czas niż przed komputerem ciągle. Także to nam na pewno odpadnie i mam nadzieję, że chociaż w tygodniu jakoś pojedziemy, tylko że Kasper jest pewnie, bo on na studiach jest, jest gdzieś daleko, ma kawałek drogi chyba. I on jest tylko na weekendy, chyba że w niedzielę pojedziemy, o! I to jest dobra sprawa, tylko że w niedzielę Brączek chce jechać do Słupska chyba. Także no sami widzicie, jak jest z planami u nas. Wszystko jest takim wielkim niewypałem troszeczkę. Ale na pewno coś postaramy się dla was nagrać na ten kanał z vloga. Kanał z vlogów. Brączek, nie wiem, Brączek ma chyba ten do gier. Ej, dobra, ta przyczepa i pierdziele, spadam to wywieźć, bo troszkę mi to zajęło czasu. Oj, 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 dobra. W ogóle mecz wczoraj. O, dobra, mamy pełną. Mecz wczoraj, powiem wam, jestem trochę... Znaczy, nie jestem zawiedziony, bo wiedziałem, że nasi będą grali tak na tak zwane półgwistka. To było pewne. Ja się cieszę, że obeszło się bez kontuzji, bo to w tych meczach jest najważniejsze, żeby w takich meczach nie odnieść kontuzji tuż przed samym Euro. No, piszcie, jak widzieliście, lekkie problemy zdrowotne, tam z żołądkiem coś. Kurde, ciekawe, który na Brączek ma... Czekajcie... Ma koguty. O, są koguty. Jest ok. Jedziemy sobie na skup.
O, kurde, jestem przyzwyczajony troszkę do tej mojej kierownicy, ale dajemy radę. No i wracając do tego Euro, oglądaliśmy, myśleliśmy, że no jednak byliśmy tą stroną, która przeważała w meczu, to na pewno, lecz niestety, no mimo wszystko w tej trudnej sytuacji w Holandii, którą mają, daje sobie radę trener i poskładał tę drużynę. Jakoś widać młodych piłkarzy, bardzo dużo młodych piłkarzy, zrezygnował trochę z gwiazd i bardzo dobrze młodzi się wprowadzają, nawet fajnie poklepali wczoraj, naprawdę te ataki ich, które były stworzone przez te dobre podania, były naprawdę interesujące, co mi się bardzo podobało. W naszej drużynie no każdy widać było, że tą nogę odstawiał, najczęściej wtedy można jeszcze bardziej oberwać. Trochę ja się za bardzo się rozpędziłem z tymi wszczepami, ja muszę... O Jezu. Mały lag był. Nie wiem czym spowodowany. Raczej chyba żaden program się nie włączył, mam nadzieję, że nagrywanie mi nie wywaliło. Dobra, wchodzimy sobie do środeczka. A, idealnie. Tam powinienem się zmieścić. Tu jeszcze sobie ładnie odjechałem. Jest ok? Oj, kurde, tu im nasypało, nie pozamykali wrót. Dobra, może wsypać to. Szkoda, że na tą stronę sypię, no ale nic nie poradzę już. Bo nie mogę tego zmienić. Pieniądze lecą, lecą pieniądze i to jest najważniejsze. 13 tysięcy. Ojejku, tam się coś zawadziło, wiecie. Nie, ja ci kręcę. O co tu się zawadziło? Przecież tu się nic nie zawadziło. No i to jest najgorsze, że tu jest jakiś bug. O, jest okej. Okay. Nie wiem, coś lekko się musiało zawadzić, jeszcze kierunek, aż tu mi się włączył. Wyłącz się. Dobra, wysypujemy to. No i tak nie powiem, no najważniejsze będzie ten mecz pierwszy będzie z Irlandią. Nieważne, czy nasi tutaj powygrywają te mecze, czy też nie. Dobrze, że Nawałka wystawił ten taki skład, który ma ze sobą grać. Tutaj jeszcze, jak wiecie, brakowało naszego kręgosłupa całego, czyli Krychowiaka. Brakowało też nam naszego króla Wawrzyniaka na lewej obronie, gdzie na pewno no najbardziej brakowało tej lewej obrony, choć bardzo podobała mi się gra Cionka, Tiago Cionka. Nie wiem, ale powiem wam, że naprawdę na tej pozycji by się spisał, lecz sam trener powiedział, że to tylko było takie zachowawcze, ponieważ z racji na kontuzję wiadomo, nie wiadomo co się też zdarzy na mistrzostwach. Moment, muszę sobie opanować to, dobra, jest ok. Dlatego też było takie małe testy. Ja liczę bardziej, że Salomon wejdzie na tą obronę, bo tak mi się, najbardziej co mi się podobało w naszej polskiej reprezentacji, to gra Pazdana. Mi Pazdan od razu nie przypadł do gustu. Nasz Kung Fu Pazdan. Niby ma to zaangażowanie, ale ma straszne straty tej piłki. Najgorsze jest to, że ma takie głupie zachowania, przez które później może dostać czerwoną kartkę, ponieważ zmieniają się nowe zasady w FIFA. Czekajcie, dobra, ja pojadę sobie jednak tędy, co chciałem powiedzieć. Dobra, już nie zdążyłem kierunku, ale nic za mną nie jechało. Jedziemy teraz sobie do silosu, weźmiemy zboże z silosu i wtedy wywieziemy sobie jeszcze jedno. Mam nadzieję, że aparat wytrzyma mi to. Więc ja bym był tu bardziej za Salomonem, bo możemy trochę stracić przez Pazdana, jednak no obrona jedno z najważniejszych rzeczy, co może nam... Czekajcie, jakoś to było R. A, przepraszam, my pszenicy żeśmy tyle mieli. Jęczmienia sypałem pierwszy. Dobra. Kurde, jeszcze. A, jeszcze jednak tam 100 kilo mi wyleciało. Syp mnie pszenicę. Kurde, coś tam pieniędzy będziemy mieli, ale raczej nie starczy nam na nasz wspaniały kombajn. Będziemy musieli dobrać jeszcze kredytu, a później to trzeba będzie nieźle to spłacać. Trzeba będzie dużo pól w tym roku. Kurde, jakby to nazwać. Nie wiem jak to wam powiedzieć, wam przekazać. No będę chciał pomyśleć, co tu dobrze by wypaliło jak najwięcej kasy z czego. Mam nadzieję, że w tym roku pójdą też rzepaki. Zobaczymy. Trochę kasy z rzepaku, więcej by wpadło w kukurydzę, jeszcze nie idziemy z racji tego, że brak siewnika. Rzepak będę mógł, bo tym siewnikiem już zasieję sobie rzepak.
Dlatego też jeszcze kukurydzę odpuszczamy jeden sezon, jakieś usługi. Piszcie właśnie, czy chcecie, aby na przykład będę mógł jechać sobie tam na wieś do nich, tak wiecie, no przypuśćmy, ja pojadę to obsiać, naprawdę pojadę to obsiać, albo przypuśćmy, że da mi ktoś coś dzierżawę, o. Zróbmy coś takiego, że dostanę od kogoś coś dzierżawę, ja po prostu pojadę tam i wiecie, później na przykład do ścięcia jakoś będę mógł sobie, zapłacę mu za, wiecie, za pole, ale nie, czekajcie, inaczej. Po prostu pojadę, o, w usługę może, na przykład za cięcie zboża, za siewy, coś takiego będę mógł zrobić. Teraz już sobie to lepiej zrobimy. Takim trochę wężykiem pojechałem. I mam nadzieję, że będzie o wiele, wiele lepiej. Dobra, jak to sypie. Dlatego też czekam na wasze pomysły, jak będzie miało to wyglądać, bo wiecie, ta kasa no naprawdę nam się przydała teraz, dużo wydatków, nowe maszyny. Dlatego czekamy, czekam na wasze zajebiste propozycje, bo widać tą waszą chęć, że wiem, że chcecie mi pomóc w tej serii, chcecie to oglądać. Tak samo jak jest z typową, ja dostałem masę pomysłów, masę, których na pewno wykorzystam, za co wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Takie coś się przydaje, bo mówię, no człowiek nie jest jakimś robotem, nie będzie miał cały czas setki pomysłów. Zawsze mogę się czymś podeprzeć, jakimś komentarzem waszym i od razu mi przychodzi też pomysł, jak mogę jeszcze to ulepszyć, ten wasz pomysł, co mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że jeszcze wywiozę cały ładunek, tam już niedużo nam powinno zostać. I będziemy kończyć ten odcinek, taki dość luźniejszy, o niczym ciekawym wam nie powiedziałem, tak po prostu chciałem, żeby się pojawił. Nie chciałem robić jakiegoś tam przestoju na kanale. Jutro bolusiowo, dzisiaj już raczej nic nie uda nam się nagrać na drugi odcinek, no ale trudno. Mam nadzieję, że w weekend nie będzie jakiegoś przestoju z racji tych wyjazdów naszych. Będziemy musieli po nocach ponagrywać, ale Mateusz nie będzie chodził do szkoły w weekend, więc będziemy mogli trochę dłużej tam do 3-4 posiedzieć, żeby to wszystko zrobić. No ale to ogarniemy, no wiecie, pomysłów jest dużo, ale gorzej z tym wykonaniem. I dobra, tu już będziemy mieli, mógłbym wprawdzie, wiecie co, spłacić ten kredyt. No tylko że, kurde, spłacę kredyt, będę musiał robić żniwa bizonem. Bo nie mam mowy, że dam radę, aby mi to się, kurde, z tej strony pojechałem. Się bałem, że mi nie od... Przepraszam za tą ciszę chwilową, ale przez moment myślałem, że już mi się coś zbugowało, wało. Tu trochę mniej na tył sypnij, 50%. Pszenica, 9 ton, wejdzie mi to wszyściutko. Pięknie. Ja sobie zapiszę tą grę. Będę chciał coś do miniaturki pocykać. Także akuracik. Okej, dobra. Jedziemy sobie z ostatnim naszym transportem w tym odcineczku. Także mówię, czekam na wasze komentarze, co mam zrobić, żeby zarobić trochę pieniędzy. Jakieś takie rzeczy z reala mi pod... Co bym tutaj, wiecie, no widzicie moje maszyny. Teraz jakieś wasze tam pomysły, jak w rolnictwie można trochę zarobić. Także będę czekał na wasze pomysły. I mam nadzieję, że któryś z nich wykorzystam, bo wiosna już tuż, jeszcze, no w następnym... Nie w następnym, jeszcze w następnym odcinku już będzie wiosna, będzie odwilż. I będziemy się... Właśnie, co ja będę mógł robić na początku wiosny? Weźcie, pomyślcie trochę. Nie wiem, czy ruszymy od razu z pierwszą dawką, bo jeszcze trochę pól mam do obsiania. Nie wiem, o! Może byśmy zrobili sobie wyłożenie obornika. Orkę jakąś. No, taką wiecie, na wiosnę. Wywóz obornika, orka i w to siew. I to siew rzepaku byśmy sobie zrobili. Bo nie chciałem ryzykować, wiecie, nie chciałem ryzykować tutaj teraz, bo jak widzicie, tęga zima przyszła, nie chciałem ryzykować z rzepakiem zimowym. Dlatego poleciałem, mówię, polecę sobie wiosenny. I mam nadzieję, że dobrze zrobiłem, bo wymroziłoby na pewno go. Też fakt, że dobrze śnieg spadał i to bardzo dużo śniegu, co przykryła ta pokrywa śnieżna. To i nie pozwoliło na takie wymarznięcie, ale mimo wszystko wolałem pójść w tym roku na rzepak wiosenny. Wiadomo, nie ma z tej tego tak dużej kasy. Ale powinniśmy dać radę. No i zobaczmy, dobijemy 100 tysięcy? Nie dobijemy 100 tysięcy. Niestety szkoda. Bizon pójdzie na sprzedaż. Dostaniemy za niego jakieś 11. Powinniśmy dostać. 11 dostaniemy. Coś jeszcze możemy sprzedać? Chyba raczej nic.
Także takim fajnym akcentem, trochę hajsiastym kończymy ten odcinek, prawie 100 tysięcy, no troszkę jest jednak za to zboże. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć!